Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, Shiro, witam was w kolejnym odcinku z The Planet Crafter. No i stało się, kochani, nie mieliście filmu przedwczoraj, mieliście go wczoraj. Szczerze, naprawdę, ja już czasami nie daję po prostu rady i ja już sobie odpuszczam. No wziąłem sobie te słowa wasze do serca, że no jak nie dam rady, to żebym sobie odpuszczał. No i sobie odpuściłem, wiem osobiście, ja sobie odpuściłem. Ale po prostu wydaje mi się, że mi wybaczycie. Wydaje mi się, że mnie wybaczycie. Okej, okay. Fitoplankton C. Cały czas się nam to zbiera. Cały czas się nam to zbiera, więc myślę, że to chyba będzie czas, żeby zrobić więcej rybek. Potrzebujemy P3. Kurde, nie teraz nie pamiętam. Chyba P3 tam był potrzebny. I potrzebny nam był nawóz P i... A, Jezu, przestraszyłem, że nie mam nawozu. Jest, nawóz jest. Jest, nawóz jest. Powiem wam, że widzę koniec remontu. Na horyzoncie. Widzę. Powoli, powoli, ale widzę. Naprawdę mam nadzieję, że już niedługo go skończę. Co prawda jeszcze mi będzie pozostawał jeden pokój do zrobienia, ale... Ale tam już naprawdę tylko to lekkie odmalowanie, czy jakieś tam naprawdę gładzie położyć takie jakieś tam zaprawki, nie zaprawki. Nic więcej, ale po prostu naprawdę już nie chcę. 3 tygodnie. Remont trwa 1,5 tygodnia w majówkę, ale już mamy połowę kwietnia. Maja, nie kwietnia. Połowę maja i nadal jestem w sumie w dupie, za przeproszeniem. Ale jakoś to idzie. Dobra, zwierzątka widzę, że się delikatnie już robią. Jakbym chciał na przykład sobie wpuścić gdzieś rybki, to czy mogę? Czy mogę wpuścić gdzieś ryby? Mam ikry. Akwarium P2. 22 kT, czyli potrzebujemy dużo biomasy, dużo, dużo biomasy. Tu widzę, że mamy ekstraktor gazów P2. To jest ciekawe, bo owady chyba też się te biomasy wliczają, z tego co pamiętam. Ul P2, ekstraktor genetyczny P2, czy P1? Farba motyli i skrzek traju. Farma ryb. Wytwarza zwierzęta, 5,5 tony. No to z tym raczej się szybko nie ogarniemy, ale tymczasem myślę, że po pierwsze trzeba się najeść, bo zaraz zginiemy. W ogóle trzeba w końcu ogarnąć te nasze... Boże, farmy i zrobić ciastko. Pokaż cycki, dam ci ciastko. Jakieś naklejka była. Dobra. To było gdzieś tu. W ogóle jak tam nasze teratokeny? 25 tysięcy. Weź to sobie w kulki dać. W ogóle... Nie, no jest. I w ogóle z tego to nie zbierają. A mamy tu, widzę, że pełno tego. Z tego powodu, iż... Po prostu tam jest zaopatrzenie. Czy zapotrzebowanie, nie zaopatrzenie. Dobra, weźmy sobie tutaj... To kakao. Chyba porobimy więcej pszczółek, bo przydałoby się trochę nam więcej tych farm. Chociaż może nie głupim pomysłem byłoby zrobienie nawet tego zwykłego biogeneratorka. Może biogeneratorka, co ja gadam? Warzywnika. O tego. W ogóle... Czemu tutaj nie ma grzybów? Czy ja gdzieś zgubiłem grzyby? Tu grzyby. Nasiona grzybów są. To czemu ja tego nie zasiałem? Halo? Pokłażynka też sobie tutaj leży. Nie wiem, czy ja na początku, jak robiłem tą farmę, to tego nie zauważyłem? Naprawdę tych grzybów nie potrzebujemy aż tyle, no bo to widać, że to jeszcze jest w trakcie rozwoju. Co to w ogóle mamy? Mamy. Wiecie co? Chyba zrobimy sobie oddzielne pomieszczenie na te nasze ryby. Na te nasze ryby. W ogóle to robi wypad. To robi wypad. Ja nawet sobie zrobię tak. Wiem, że te nasze mutageny, nie mutageny, wszystko pójdzie w cholerę. Ale trudno. Róbmy to tak. Tutaj zrobimy stricte takie, wiecie, akwarium. Chyba, że na dworze możemy to robić. Tutaj będę po prostu głupi. Zrobiłem to. Nie możemy robić na dworzu. Tak. A czy chcę na dworzu? Chyba nie chcę. Chcę to wewnątrz.
Gdzie to wewnątrz? Rozumiem, że mutagen P4 na środku. Wow. Reach Ambulance Stage. Farma płazów. Wow. Dobra, dzisiaj robimy żaby. Że w taki sposób to by jakoś weszło. To prawda, mamy wtedy bardzo mało miejsca. W ogóle zbyt brakło nam płytek drukowanych. Hihi. Kto by pomyślał? Farma płazów. Farma płazów potrzebuje larwy pospolitej, którą oczywiście co? No, sobie ostatnio wywalałem. Zróbmy to w ten sposób. Bo ile tego fitoplanktonu tu jest? Rozumiem, że farma płazów musi być gdzieś na kontynencie. Si? No si. I tu potrzebujemy skrzeku. Daje to ciepło, ciśnienie i rośliny. To raczej nie wejdzie. Tylko i wyłącznie robienie ryb. No dobra. To już mamy go, to w ogóle tego bym się pozbył stąd. Gdzieś po prostu bym to zrobił, wiecie, z dala. Poziom nawodnienia. Już nie. Już nie. Płytki drukowane mieliśmy zrobić. Tyle jak zwykle upomina. Znaklałem. Te rybki zaraz pójdą sobie w cholerkę. Zróbmy tutaj ładnie to. Zróbmy tutaj to ładnie. Widzicie? Powinno się zmieścić. I elegancko. I elegancko. Powiem wam jeszcze, tutaj nawet zrobimy sobie po jednym. Chyba, że nawet dwa się... Nie, dwa się nie zmieszczą. Ryby będą miały widok. Ryby będą miały widok. Dobra, zabieramy to, zabieramy to. Tu już się pewnie też zrobiło, no. Nie? I krabuju, wow. I tu jakieś inne są. Złota ikra. Mnożnik 500, wow, panie. Czy to się może zjeść? Jakie ładne. Kolejne tarotokeny, świetnie. Zobacz, nie, ikrę to mi daj. Ikrę to mi daj. No ładnie to wygląda. W ogóle zostawiłem? Bo tu niby jest... Coś się zbugowało. Coś się zbugowało. Dobra, to robimy kolejną inkubację. Tylko tak. Teraz wychodzi na to, że ja nie mam plankton B. A, dlatego nam to zrobiło. Bo ja miałem inny fitoplankton. I to teraz jest logiczne. To jest teraz logiczne. No, zróbmy sobie ten generator tutaj. Były trzy. To jest teraz logiczne. Że to na razie możemy zostawić tu. Takie jeszcze pytanie. Czy ja już mogę zrobić mąkę? Mogę zrobić mąkę. Bo do ciastka nam brakowało jednej mąki. Ciastko. Bake a cookie. Dobra, no to mamy to. Teraz będziemy raczej się na tort urodzinowy starać ogarnąć. Nie to. Pro płytki drukowane, tego rozumiem, że nie mamy. Na razie. Rakietowe. Upgrade it, nene. Nawozy, uchwy, proszę, glony, próbki bakterii. Gdzie były płytki? Płytki drukowane. Nie chciałem tego nazywać. Zobaczcie, że znów narobiłem pierdolnika, nie? 8. Renty 8. Czemu w ogóle 8 nie ma? Halo? Drodzy przyjaciele, co tu się dzieje? Czemu ja robię nadstop? Dobra, nadrobią.
8 i super stópka. Teraz się pozbawiłem super stópki. Tylko czemu nie ma 8? Coś tu się dzieje, coś tu leci. Albo już coś poleciało. Albo coś poleciało. Nie jestem pewny. Czemu nie ma tutaj 8? To było na siarce. Tutaj siarką sobie widzę, że jest. Siarka też nie jest zbierana w ogóle. Żebym naprawdę nie miał w tej chwili... Żebym naprawdę nie miał w tej chwili robotów, robotów. Czy tu po prostu... No tu jest po prostu jebnik. I to się by zgadzało. To by się zgadzało. No trzeba to przerabiać. Trzeba, bo tu innej opcji nie widzę. Bo tu się osm nie zbiera, ten osm jest coraz bardziej nam potrzebny. Już po jedną sztukę osmu leci. Mhm. Co mogę zrobić? Kurde, nie mogę. To wezmę sobie ja. Tu zrobię sobie teleporter. Dobra, żeby zrobić ekstraktor rudy, potrzebuję pałek irydowych. Tu gdzieś był iryd. Z tego co pamiętam. Bla bla bla, iryd tu jest. Iryd tu jest. Pęty irydowe mamy. Teraz musimy zrobić sobie ekstraktor rudy, tylko tak, patrzcie, nie mamy teraz tej pałki osmowej, nie? To też będzie problematyczne. A wydaje mi się, że będzie mniej problematyczne niż to. Tu ma być zbierany osm, tylko i wyłącznie. I tu ma być zaopatrywanie poprzez osm. Mogę kolejny zrobić? No nie, bo nie mam prętu osmowego. Ale tytan jakiś się złapał. Nie, nie lećcie, bo to chłopaki, no to nie ma sensu. Nie ma sensu po to lecieć. No to jesteśmy w kropce poniekąd. Trochę nas to zablokuje, jeżeli chodzi o produkcję tego wszystkiego. Dopóki nie będę miał prętów osmowych, to jest to nic nie zrobię z tym. Rozumiem, że tu nigdzie już nie ma. Zżarcie. Jakiś profit jest. Dobra, to może skupmy się dzisiaj jeszcze na tych botach, bo te boty widzę, że troszeczkę nam nie domagają. W ogóle poczekajcie. Silnik, płytka. To zyskamy z nich tylko żelazo w sumie. No i silniki oczywiście, silniki. Dobra, weźmy sobie to, wrzućmy do iredu. To wróćmy sobie do osmu. Uwielbiam to. Kobalt jest pełny. Dobra, i tak jak mówiłem, no spróbujmy sobie te drony P1 wszystkie porozbierać. Tylko to nie tu. Tylko to nie tu. To jest tu. Tyk. 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 Dobra. Co tu się dzieje? Dobrze, wszystkie płytki i tym podobne nam oczywiście zostaną, więc to się przynajmniej nie zmarnuje. Tam pamiętam, to była jedyna różnica taka, że potrzebujemy do tego super stópki. I? A, i wybuchowego proszku. Ale wybuchowy proszek chyba też robimy, w szczególności, że siarki mamy pewnie aż nadto. Siarka. No, siarki jest full. Kipunek pełny. Dobra, dronki P2 sobie poleciały. Bardzo dobrze. I nawet nie mam już w sumie... Tutaj nic. To trzeba w ogóle do wywalenia wrzucić. To też niski poziom nawodnienia, spoko luz.
dopiero niski. To jest dopiero niski. Dobra, i teoretycznie z dronami już mamy komplet. Wszystko to, co nam tam zaregało, już tego nie ma. Już tego nie ma, tylko jakaś płytka sobie leży. Nic chyba nie zostało pod spodem. Szkoda, że się nie możemy schylić. Ja żebym to zrobił. Ale to niestety. Dobra, żelaza się oczywiście pozbędziemy. Zróbmy sobie więcej tego puchowego proszku. Czego brakuje? Irydu. Tak myślałem. Iryd nas może przyblokować. No i to dwa jeszcze by się przydało zrobić. Tak huli. Tak huli. Jakoś wolno to robi? Ej, właśnie, a jeżeli damy sobie na przykład upgrade wydobywania, bo ja w sumie tego nie zrobiłem, nie sprawdziłem. Co? Zaopatrywanie, nie zapotrzebowanie, halo. Tu pewnie też, tak, zrobiłem to samo. I cały irb mi powyciągało. Tutaj tak nie jest. No właśnie, ciekawe, czy jeżeli byśmy sobie na przykład ogarnęli ten upgrade pracy, że tak powiem, to czy on działa również na nasze kopalnie? To by było spoko w sumie. To by było spoko. Jesteśmy tutaj. Wybuchowego proszku nie powinno teraz zabraknąć w najbliższym czasie. I siarki się trochę też pozbyliśmy. Nawet sporo się pozbyliśmy. To w sumie bardzo cieszy. Dobra, wybuchowy proszek tu był. Sobie go wrzucimy. Kurczę, to jest non stop co robić. Non stop co robić. Pyk, pyk. Mogę więcej porobić nawet. No już nie. Już nie. No dobra, sprawdźmy sobie przy okazji właśnie, czy my możemy ten optymalizator maszyn zrobić jakoś. I na przykład dzięki temu zrobić sobie... Tu nie ma nic. Zapotrzebowanie. Osmi i pręty. No właśnie. Czy możemy sobie zrobić po prostu ulepszenie prędkości, mnożnik produkcji, tworzących przedmioty? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że właśnie to do tego służy. Ja na początku myślałem, że to chodzi o autokraftery, ale nie. To bardziej chodzi o kopalnie. Dobra, super stopy to były tu. Nie super stopy, Boże, ósmy. Chciałem, żeby prądu nie mam. Tam jeden osmy, dwa osmy. No dobra. Trzeba zobaczyć. Tak, to działa w ten sposób. Czas produkcji 37 sekund. No, czy ja wiem, czy tak super daje? No trochę daje, no. No trochę daje. Mogę jeszcze jedno? 32 sekundy. Teraz tyle tego osmu napierdzielimy. No dobra, to teraz zaczyna mi się dopiero podobać aktywator mnożnika produkcji. Bo on teraz dla mnie ma sens. I to ma znaczny sens, bo tak jak czy chcemy na przykład, no nie wiem, glony chyba też, no ale nie wiem, chcemy na przykład miód, no to możemy sobie zrobić upgrade i zaraz będziemy mieć dużo miodu. Ile już? 26 sekund. Co muszę zrobić? Już teraz jest, ile? 20 sekund. I kraulani. 23 sekundy, to ma troszeczkę dłużej, ale jest bardziej zintegrowany pod to. Dobra, niech na razie sobie to siedzi. Zobaczymy, czy już mamy trochę osmu. Mogę zrobić kolejny pręt. O, osmu, to jest cały huk. Znaczy, ja rozumiem, że teraz nam w sumie pracuje jedna kopalnia, stricte taka.
pod to wszystko. Ale no, lipa. Kwarcu pulsarowego mamy od cholery. Dobrze. Dobra. Mutaga NP3. To musimy sobie wziąć dużo. I potrzebujemy na WSP1, którego mamy już full. Który już jest full. Okej. Okay. Czyli tak. Mutagen. Chcemy rybki, to robimy rybki, nie? Plankton B. Może być i B. Tutaj też damy sobie B. Okej. Okay. Dobra, ładnie nam się to robi. 1%. Tutaj ja bym tu zrobił w ogóle tą szafkę lepszą, tylko nie mam płytki drukowanej. Shit. Trzeba nam płytki drukowanej. I mamy płytkę drukowaną. W ogóle przydało mi się zrobić więcej tych płytek drukowanych. Będę chciał też poprzerabiać sobie oczywiście te nasze szafki z jedzeniem i z tymi innymi. Bo to również jest dla nas dosyć takie trochę nieogarnięte. Ale można, można. Wszystko się ładnie zmieściło. Szafeczka elegancka. Panie kierowniku. Pyk, pyk, pyk. Dobra, czy się zrobiło? Tu już powinno być. Krom. Wilnus. Krom i krom pewnie. Ikra. Złota. To oczywiście bylu pa. Mamy same złote. Złote rybki. Możemy kroma wstawić. Tu też jest sam krom. Wilnus i buju. Dziwny dźwięk słyszę? Nie wiem, coś tak jakoś dziwnie to brzmiało. Chyba tego nie słyszeliście. Dobra, jak to wygląda? Mamy płazy, 5%. No w ogóle coś mi myszka szwankuje, albo tu się ekran trzęsie. Leci? Zobacz, teraz podnoszę myszkę. Wiem. Druga myszka. Ja mam dwie myszki przecież, kurde. Ja mam przecież dwie myszki. Zapomniałem się, że druga myszka jeszcze jest. Ej, właśnie, a jeszcze takie jedno pytanie, bo my dawno nie patrzyliśmy sobie na wiadomości. Czy coś tu nam dotarło nowego? Nic. Jest! What? A, dobra, to są stare wiadomości. To są stare wiadomości, nieważne. Tak, to są stare wiadomości, dobra. To nie było tematu. Kurde, myślałem, że może opiekunowie napierdzielali wiadomościami, ja nie widziałem. Ale na szczęście nie. Na szczęście nie, dobra. Skrzek huli. Jak zrobić skrzek huli? To mamy jakieś płazy jeszcze, tak? Co może zrobić? Skrzek huli. Powszechny skrzek. Skąd ja mam wziąć powszechny skrzek? Czy ja mam jakiś, nie wiem... pozyskiwator? Zbiera fitoplankton i rybią ikrę. No nie za bardzo. Projektor hologramowy też nie. Powiem osobiście, że trochę jestem w kropce. W ogóle to byśmy mogli zacząć ogarniać. Ikra provios. Mnożnik zwierząt 100. Ej, dobra. Wróć ryby. Ja bym w ogóle troszeczkę więcej tego zrobił, wiecie? Mamy. Niech się zbiera. Z produkcji 60 sekund. No z produkcji 60 sekund. Dobra, no to robimy fitoplankton A. Jakoś nie mogę wysłowić dzisiaj. A kiedy się nie mogę wysłowić, zacznijmy od tego. Nie mogę się przyzwyczaić, to jest taka głupota z tym. Taka z tym głupota.
tyle trwa. Kupię. Tam fitoplankton A. Tam sięki. Dobra, teraz dałem B. I rybki małe dwie lądują sobie tu. Potem to wywalimy, co prawda. Tu nie ma miejsca na ryby. Nie ma miejsca na ryby. Znów myszka mi wariuje. Pani myszko, proszę się uspokoić. Proszę się uspokoić. Jak tam w ogóle nasza produkcja tego? Ile mam już kilo ryb? Ciśnienie. Tutaj. Zwierzęta. No i to nawet leci. Nowa ikra. Zaraz gablota na ryby. Umieść wewnątrz ikrę, by oglądać ryby. To jest mi niepotrzebne. Farba ryb. 5,5 tony. Dużo. Coś leci. Nie, to tylko burza peskowa. No i właśnie, wszystko pięknie ładnie, ale my nie mamy, kurczę, więcej miejsca na ryby. Nie mamy więcej miejsca na ryby. W ogóle te ryby, nie wiem czy widzicie, ale potrzebują kapsuły tlenowej. Potrzebuję kapsuły tlenowej, a my tego tlenu już też w sumie nie mamy. Piu, 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 piu. Zabrakło aluminium. Bo my w ogóle chyba produkcji aluminium nie mamy, wiecie? Tak mi się wydaje. My w ogóle produkcji aluminium nie mamy. Znaczy produkcję mamy, ale nie mamy odbioru aluminium. No oczywiście, że nie. Ciekawe. Ciekawe. Dobra, zbierajcie na razie stąd. To jest zaopatrywanie w aluminium. To też. Zaopatrywanie w aluminium. To w ogóle jest tyle do pozmieniania. Tyle do zmiany tego wszystkiego. Ja nie wiem, czy ja naprawdę nie odpalę dzisiaj streama. Być może, jakoś wieczorkiem. Kurczę, no... Dla mnie Planet Crafter to jest troszeczkę taka... odskocznia pod względem remontu, nie? Że ja sobie to nagram, mi się to w miarę dobrze gra, nie muszę zbytnio myśleć. Może powinienem. Może powinienem, ale nie muszę zbytnio nad tym myśleć, co ja po prostu mogę grać i z wami pogadać o nawet głupich rzeczach. To jest pieprze, zaraz naprawię. No chyba, że sobie wspieprzę, wtedy nie. Wtedy nie. Dobra, no to zróbmy sobie kolejne akwarium. Będzie dzielnica akwariowa. Ale coś jest nie tak. Czy nie jest nie tak? Kurde. Czyli razy zablokował przejście. Geniusz! Dwaj rozsądku. Ikra Wilnus. Ikra Wilnus. Ikra Wilnus. Czyli tak, fitoplankton A jest do dupy. B jest lepszy, czyli ten fitoplankton C jest lepszy. Weźmy teraz fitoplankton C. Ta ikra krom to mnie tak trochę nie urządza. Tu mam zarkę włączoną. To, 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 to i to. I teraz robimy pod C. Dobra. Pod C. Zobaczymy, czy jest lepsze. Teraz na przykład wyjdzie, nie wiem, złota. Jak wyjdzie fitoplankton C jako złoty, no to resztę będę wywalał po prostu. Będę jak pewien akwarelista. Jedna rasa. Proszę, to było złe. To było złe. Kroma na razie możemy sobie wziąć, bo w sumie... Właśnie, no, ikra provios. Czy to jest ryba? No raczej ryba. Ale setka to jest mało. To w ogóle jest setka. Wolę dać dwusetkę. Wolę dać dwusetkę. Które te ikry możemy pościągać i tutaj powkładać. I gitarę. Robi się? Robi się. Jestem ciekaw, no złota wyjdzie? Buju. Złota ikra, czyli fitoplankton C robimy, stricte. Fitoplankton, dobrze mówię? Tak. Fitoplankton A jest najgorsza. B to jest średnie, co jest najlepsza. Jakby przynajmniej wychodziło.
Złota ikra. Uju. Też można. Uju. I tutaj możemy dać 250 i 200. No trochę dużo miejsca to zajmuje, naprawdę trochę dużo miejsca. To terraformacja? Nie tu. 100 kilo mamy niby zwierząt. Schronisko dla zwierząt. Ciekawe. Ale nadal nie wiem, jak ogarnąć żaby. Jak ogarnąć żabki? Jak ogarnąć żaby? Miałem pszczoły ogarnąć i też nie zrobiłem tego. Kurde, no. No, wróćmy to tu. Ani tu, ani tu. Kuska trzeba wyrzucić ze stołka. Może być. Zobaczmy, jak ten osm w końcu. On się troszeczkę zwiększył z produkcją. Powiedziałbym, że nie. Powiedziałbym, że przynajmniej nie tutaj. Tak się tu. Macie iść po 8. Stricte. To to do wywalenia. To do wywalenia. Nawet jak ja tu jestem, to ja sobie sam to wezmę. Pyk, pyk. To też zabiorę. No to też zabiorę, wy się wracajcie. Chodźmy do domu, zobaczmy, czy możemy zrobić kolejną pałkę osmową. Muziemy? Muziemy. No nawet więcej możemy zrobić, świetnie. Zmieniamy tamto gówno. Teraz tokeny kolejne wpadły. Dobrze. Bardzo dobrze. Zaglamy pana. I robimy ciebie. Tu ma być osm. Tu ma być zaopatrywanie w osm. Zaglamy pana. Witamy po raz kolejny. Osm. I zaopatrywanie w oczywiście osm. Weźmiemy pana. I witamy po raz kolejny. Zaopatrywanie znów 8. No i to teraz powinno mieć nawet ręce i nogi. Powinno. A czy będzie miało? No, ciekawe. Jak tą produkcję irydu idzie w miarę? W miarę idzie. Bierzmy to. Płytki drukowane były po tej stronie. Jeszcze się uczę. I osm był również tu. No zobaczcie, już naprawdę zaczyna mieć to w miarę fajne. Fajne wyglądowo. Czemu ten iryt niby gdzieś idzie? On jest. A, dobra, on jest dopiero przytwierdzany. No, wiadomo. Wiadomo, o co mi chodzi. Ekstraktor gazów P2. Też sobie oczywiście zróbmy dzisiaj. Tylko tak. Amciu, amciu. Amciu, amciu. Piciu, piciu. Ekstraktory gazów mieliśmy tutaj. Chyba nawet tu. Ci. Kawę napiję. I czemu tutaj nic nie jest zbierane? Bo pewnie jest full. Dlatego też te kapsułki tlenowe nam tutaj przeszkadzały trochę. Ale dobra. Zobaczmy, co daje nam ekstra... Kurwa, prętu irydowego nie mam? Jak to tak? Hej. Nie róbcie sobie ze mnie żartów, przepraszam bardzo. Co za brak prętu irydowego. Ojej. Dobra, zaawansowany warsztat nie mogę postawić. Muszę zrobić kapsułkę. Zróbmy kapsułkę i postawmy warsztat. Nie chcę mi się dymać tam. I P2 ma rodzaj obiektu do wydobycia. To jest spoko. To jest spoko. Już nie mamy loteriady. Nie mamy wtedy już loteriady.
Na przykład takie rzeczy jak naboje metanowe, no faktycznie mogą nam się przydać, prawda? Prawda. Ja w ogóle zacząłbym robić to gdzieś tu. I tak, tu ma być nabój, tu ma być azot, tu ma być tlen. Tu można skasować, cóż, nie ma miejsca, ma miejsce. Oczywiście nie ma już czego nawet zabrać. I exactly the same. Jest tylko napełnione. No, 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 no. A? Tu był tlen, tak? Dobra, no niech będzie równo. Tu był nabój. Nabój. Które tutaj jest zaopatrzenie tlenowo. Chciałbym powiedzieć wodne, ale nie. Zaopatrzenie tlenu. Nie pomyliłem? Nie pomyliłem. Nie tym razem. Zaopatrywanie gazowe. Azotowe. Nie gazowe. O. I tutaj zaopatrywanie metanowe. Leci. Piu, piu, piu. Zobaczcie, tutaj daje ciepło 13 pk, a tutaj 45, ciśnienie wydobywane. To jest znacznie więcej energii chyba. O, znacznie, znacznie. Dobra, kapsuła tlenowa. Na razie zrobimy tak. Zrobimy tak. To sobie znów wrzucimy. Oh no, zeolit nam spadł, pręty. No! Zeolit. No, 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 no. Nie mam miejsca. Nie mam cholernego miejsca. Średnik prawy. Dobra. Tu w ogóle już jest max. Ja tutaj dałem zaopatrywanie, tak. Zapotrzebowanie, Jezu. Zaopatrywanie macie tutaj dawać. I znów pomyliłem. Tu jest max. Tu już jest max, okej. Dam radę to wziąć? No kurde, nie. Nie spadaj, nie spadaj. Nienawidzę, jak marnują się surowce. Nienawidzę, jak się marnują surowce. Ta kapsuła na razie, kto stoi, no trudno. Tu w ogóle... Farma motyli to jest... Kopuła motyli jest już niepotrzebna. Zupełnie jest niepotrzebna. Mamy rybki. Tu nic nie robię? Czemu tu nic nie robię? Musimy w ogóle te stopki pozamieniać w pręty. Bo pewnie już tu jest max, prawda? I... No zobaczcie, no teraz mamy po prostu tych surowców tych od groma. Od groma. I rydut też już mamy od groma. Zeolit. Minimum zeolit jest tu. Nie wiem, czemu on nie chce mi go zabrać. Ten kobalt. Kobalt też jest full. Okej. Okay. Okidoki. Teraz pytanie, czy my możemy zrobić pentosmowę? Możemy. I to ile? I to ile? Dobra, teraz to ma sens i logikę. Znacznie. Ja w ogóle bym się przeszedł teraz i troszeczkę to pozmieniał. Przejdźmy się tu. Crash. Po 40 minutach. Boże, dobra, zaraz wrócę na to 5 minut.
Okej, okay, już jesteśmy. Dzięki ci, panie, za autozapis. Nawet nie musiałem zbytnio się starać i nie musiałem zbytnio powtarzać tego wszystkiego. Na szczęście. Na szczęście. To dobra. To było tu? Nie. To był uran. Uran jest zbierany. Czemu uran jest full? Wszędzie jest uran full. Coś mi tu nie pasi. Czemu oni nie zbierają uranu? To jest dobre pytanie. Teraz macie miejsce, no już nie możecie oszukiwać. Ten iryt trzeba też pozamieniać na pręty. Pozamieniajmy to na pręty. Dobra, chodźmy teraz do tego osmu. No tak jak wam powiedziałem, tego osmu będziemy potrzebować non-stop. To nie jest tu. Pozmieniali mnie trochę tu. Tego osmu no już mamy tu, widać, że sporo. Tylko też nie chcę zbytnio jakoś super ingerować w to. No bo zobaczcie, faktycznie jak sobie zbierzemy to, to było 23 sekundy, teraz mamy 43 sekundy. Zabierzemy to, już 75. No dobra, jedno możemy zrobić, jasne, ale nie dwa. Jak mi się przynajmniej wydaje. I zresztą nawet tutaj to miejsce popalniowo jest takie słabe. Jak na moje. Tu już jest wyjście, okej. Okay. Ten lód nie chce się stopnieć, biedny. Lodzik nie chce stopnieć. Szukam takiego miejsca bardziej płaskiego, ale chyba płonne moje nadzieje. Chyba płonne moje nadzieje. No i tu już jest dupa. Szczęście nie. No szczęście nie, no ale tu już jest dupa. Wszystko pięknie, ładnie, chciałbym to postawić, no ale nie mogę. Postawiłbym teraz optymalizator mniej więcej tu. Tak, pilot drzwi. Wrócił działa na 4, tak? Tak. No dobra, teraz ekstraktor rudek bym chciał postawić. To nie postawię. Nie wiem czemu, ale okej. Okay. Ale okej. Okay. No i czemu tu nie chcesz stanąć? Halo? No longer available? Czego mi brakuje? Prętu irydowego. Pręt irydowy będziesz miał. Nawet tytan wypadł. Nawet tytan wypadł. Wiem, że to nie była wina tego. Po prostu coś, jakaś skałka blokuje. Poziom nawodnienia, trzeba uważać. Tu też już tego nie zrobię, no dobra. I tu jest po prostu... Wszystkie się raczej tutaj mieszczą. Kurde, nie chciałem tak. Jakoś się dupnie zrobiło. Tylko spróbujmy przerobić to delikatnie. Łapie. Ty też łapie. Dobra, jest 8. Jest 8. Jest dobrze. Tu już jest. To możemy sobie teraz na legalku zaopatrywanie 8 wrzucić. I teraz to ma sens.
Teraz to ma, moi drodzy, sens. Nie zapotrzebowanie. Halko. Wracamy. Dobra. Dobra. I też dobra. Dupa z bobra. Nie to. Ale dziwne, że tutaj widzę, że jest zaopatrywanie w złote nasiona. Czyżby da się te nasionka jakoś skraftować, stworzyć? Czyżby? Pierwszy poziom nawodnienia. Widzę. Widzę. Spokojnie. To sobie wywalmy. To w ogóle sobie zniszczmy. To już nam tu nie będzie potrzebne nawet. Tu raczej też już nie planuję wracać. Ikra Aelra. Dobra, moi drodzy, ale my już musimy kończyć. My już musimy kończyć. Niestety, wiem, że nie jesteście zadowoleni. Ja w sumie też nie, bo naprawdę dobrze mi się ten kraftera gra. W sumie to jest naprawdę gierka, szkosik. Ale tak, tu już nie potrzebujemy. Myślę, że tutaj chyba też już nie, chociaż... No, dałbym wszędzie po jednym tym ekstraktorze, nie? Żeby to się ładnie pomieściło. Ale nie zrobię go nawet tutaj chyba nigdzie. Zobaczymy. A jednak. Dobra. Po 8 kopalni, świetnie. To też sobie zakraftujemy, no bo siarka już nam tutaj nie jest potrzebna. To jest zresztą iryt nawet blisko, więc luzik. Tu jest 6, tu jest 4 kolejne, no to sobie oczywiście zrobimy kolejną. Powiedziałem 8 musi być. Iryt i zaopatrywanie w iryt. Upgrade'ik. Kolejny. I również nie potrzebujemy już teleportu tutaj. To ładnie sobie już tu powinno działać. W teorii. W praktyce zobaczymy. Dobra, moi drodzy, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was oczywiście Shiro. A my w następnym odcinku, myślę, że przeniesiemy te drzewa tutaj. Najlepiej tam koło wodospadu. Bo tutaj tego nie potrzebujemy. Tutaj niech będzie po prostu miejsce produkcyjne, które możemy wykorzystać na przykład na głupi gaz. Albo no nie wiem, no... Na wszystko, nawet na głupie ule czy coś. Żeby można było wykorzystać na produkcję stricte. A te drzewa nam po prostu tutaj przeszkadzają. Te drzewka nam tutaj oczywiście przeszkadzają. Do zobaczenia w następnym odcinku. Planet Crafter. Trzymajcie się. No i co? Hej, hej!